Witam was, moje fany, no dziś znad takiej rzeki, co prawda jesteśmy nad morzem, ale dziś was witam znad rzeki. Co my tu robimy? No moi drodzy, chodzimy i szukamy, bo gdzieś tu muszą rosnąć te grzyby, co to je brali ci, co stworzyli ten zestaw mój. A z czym właśnie mamy do czynienia dzisiaj? No sami widzicie, odklockowało to się tutaj mega grubo. Odklockowało się mega grubo. No mamy dinozaura, na tym dinozaurze jedzie Joker i przypuszczalnie strzela z tych gitar. No czy można czegoś więcej sobie życzyć do szczęścia, moi drodzy? To jest aż naprawdę piękne. Pierwszy WTF, któremu nie mogłem się absolutnie oprzeć, no jest po prostu aż przepiękny. Wizja jest przepiękna. Jak można było na to wpaść, moi drodzy? Jest to nowa seria Batman vs. Dinozaur Super Hero. Są to klocki lepku, a seria nazywa się Bat Hero. Nie Batman, tylko Bat Hero. Co ciekawe, jest to wspaniały prezent powitalny dla dzieci. No ja nie wiem, gdzie my chcemy je widać takim prezentem, ale chyba w piekle nie właśnie. Chyba wręcz przeciwnie, bo to jest aż piękne, moi drodzy. 12 zł mnie kosztował ten zestaw, jak widzimy, no zestaw jest tak dobry, że aż przerwał długopis pisząc tą cenę, nie chciał po nim pisać. Pudełko mocno styrane, natomiast moi drodzy, co się trafiło jeszcze z tyłu? Spójrzcie, cała kolekcja. Jest tutaj z tej kolekcji Batman jadący na dinozaurze. Jest tutaj Batwoman jadący na dinozaurze. Oczywiście wszystko to jest bliskie mojemu serduszku, ponieważ i w grę LEGO DC Super Złoczyńcy gram na kanale z moim gamingowym, z grami właśnie LEGO, więc to znam cały kanon postaci DC. Natomiast w grę Jurassic World też w sumie już kończę grać, ale w DC też kończymy grać, także i dinozaury, i te zobaczcie w moim kanale gamingowym. Spójrzcie, tutaj Robin jaki z łukiem, też na dinozaurze. Całkiem fajna kolekcja dinozaurów za stosunkowo niską cenę mimo wszystko. Bierzemy pod uwagę, że to możemy kupić nad morzem, więc gdzieś pewnie w hurtowniach możemy kupić to jeszcze taniej. No i spójrzmy, co my tutaj dalej jeszcze mamy. Tego gościa tylko i wyłącznie nie znam, nie mam pojęcia, kto to kurde jest. Wygląda trochę jak Ellen Ripley z obszego, a tu ma jakieś kule, jakieś jaja. Może ten dinozaur się rozmnaża? Nie, proszę, nie rozmnażaj się, zostawcie te jaja na dnie ziemi gdzieś. Tego gościa też nie do końca kojarzę. No są postacie, które po prostu tutaj średnio raczej kojarzę, na czerwony dinozaur. Tak czy siak, no i jest oczywiście mój Joker. Co ciekawe, Joker jako jedyny występuje tu w dwóch opcjach, chociaż to jest chyba Catwoman, a to Batwoman. Joker występuje w dwóch postaciach. Moi drodzy, nie tracimy jednak czasu, otwieramy sobie to opakowanko, który tak już jest tyran. Aha, co mi się jeszcze bardzo nie podoba? Przypuszczalnie instrukcje mamy tu tylko i wyłącznie na opakowaniu i to mi się nie podoba na wstępie. No ale zobaczmy, jak to faktycznie wygląda. Jest dinozaur w osobnej folice. Jest również, no tak, racja, nie mamy tutaj absolutnie instrukcji. I nie chcę nam to wylecieć z opakowania. Dobra, musimy to wyciągnąć w takim razie ręcznie. Spójrzcie, moi drodzy, aż trzy woreczki. To jest to, z czym mamy tutaj do czynienia. Aż z trzema woreczkami. W jednym mamy klocuszki, ale woreczek całkiem solidny, całkiem fajny. Kolorystycznie też nie wyglądają te klocki źle, choć oczywiście czego się czepię, różnią się od tego opakowania, bo to by mogło wskazywać, że są pomarańczowe, ale moi drodzy, o tym zaraz. Rozpakujmy sobie i zobaczmy sobie, jakiej jakości są klocuchy przede wszystkim, moi drodzy. Musiałem się wesprzeć zębami. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie tego, co było na moim bazowym kanale, gdzie kurde zgubiliśmy jednego klocka z Franców. Moi drodzy, jakość tego kloca. Co to jest w ogóle? Co to za bolce tutaj boczne, moi drodzy? No to jest ewidentnie do wyłamania, tak? To nam się tutaj wyłamuje, więc luzik. No na szczęście wyłamuje się łatwo. Na nieszczęście, spójrzcie, zostawia tutaj ślady. Niestety na nieszczęście zostawia tutaj ślady z każdej strony. Gdy sobie to powyłamujemy, z tego już połowa się odłamuje. Mała sama. No jak widzicie, wieje. Dlatego też dzisiaj właśnie między innymi kręcimy nad kanałem, bo dzień dzisiaj bardzo wieje. Jakość klocka, no czuć, moi drodzy, że to jest podróbka. Czuć, że to jest podróbka. Tu na przykład ten stud w ten nam nie wejdzie, a w Lego chyba wchodzi. Jestem prawie przekonany 100%, że wchodzi. Tu jakoś jeszcze wejdzie. Jakość, no nie powala. Jest to taka, no podróbka raczej z tańszych, ale też nie taka, żebyśmy się bali, że nam się, moi drodzy, złamie w rączkach. Zdecydowanie nie bałbym się, że to mi się złamie w rączce. No gitara w miarę solidna, tu raczej nic się nam nie połamie. Jest ok, nic się nie dzieje, brak napisu na studach, to też przede wszystkim to, co tutaj widzimy, ale no nie porywa to absolutnie jakością, moi drodzy. Znów użyte zęby, nigdzie tam nie latajcie klocki, bo jak mówiłem, nie chcę, żeby była sytuacja powtórzona. Mamy tutaj całkiem ciekawą broń, naprawdę ciekawą, ładną i unikatową. No w świecie podróbek w drugim sezonie WTF City na pewno taka brońka się przyda. Mamy Jokera, który Joker ma... Gdzie on ma w ogóle ręce? Gdzie Joker ma...
co jest? Jest, dobra, tu ma ręce, dobra, tu ma moje drodzy ręce. Wsadzimy mu rączki, zobaczymy jak Docker się zachowuje, gdy go sobie oczywiście złożymy. Na pierwszy rzut oka, na pierwszy zaznaczam, nie wygląda źle. Jednak bierzemy pod uwagę, że dzieli mnie od niego, w sensie figurka moja twarz, całkiem sporo odległość, więc dopiero zaraz się przyjrzymy tej figurce. Wkładamy mu jeszcze białe rękawiczki oczywiście. Chodź, wchodźcie, wchodźcie. Wchodzą bardzo opornie, wchodzą bardzo nieładnie. Nie chcą do końca ładnie wejść. Trochę mnie zabolało wkładanie tych rączek. Wkładamy drugą rączkę. Uwaga. No takie trochę koślawe. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy ta rączka jest trochę złamana. Mówię o tej. Czy taka ma być koślawa? Kręci się to. O, widzicie. No właśnie, chciałem przekręcić rękę. Oderwał mi się cały hipol z tułowia. Nadruczki, nadruczki. Ocenimy sobie nadruczki, moi drodzy. Jeżeli chodzi o nadruczki, no jakby... No jest to takie trochę to przerywane. Niby nie jest źle, nie? Natomiast jest to w jakiś sposób tak dziwnie to przerywane. Warto docenić natomiast nadruk na gaciach. Nie, no nie jest zły ten nadruk. Mówię, są takie pewne niedoróbki. No tutaj troszkę wyjechało. No niby nie jest źle, niby też nie jest dobrze. Minka, no identyczna jak z Lego zżynka. Piękna, pięknie wam poszło lepku zżynka tej postaci. Z tyłu nic tutaj nie ma. Ale, moi drodzy, czym się wydaje, że on w ogóle koślawy? Koślawo jest stworzony, widzicie chyba? Tutaj widzicie, o co mi chodzi. Kurczak tak przyjrzeć, to chyba troszkę nie do końca. No jest trochę koślawo, mówię, zrobiony. Ma on również oczywiście fryzur. Oj, 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 co się we fryzurce, moi drodzy, brzydkiego odklockowało. Co się we fryzurce? No tylko spójrzcie, moi drodzy. Tak jest, ja tego nie upaćkałem. Żadna mewka mi tutaj nie narobiła kubki na tą fryzurkę. Spójrzcie, jakie to brzydkie. Uj, uj, uj. Wyjechania farby. Niedodruki, nadruki, przedruki. Ajajaj, moi drodzy. No fryzurka niestety jest tragiczna. No jest do kosza nawet. Nawet na kanał WTF to nie przystoi taka fryzurka. I szkoda, bo rujnuje mocno całą wizję, bo hipol nie był zły, ale fryzurka w ogóle nie wygląda, jakby była z klocków. Najważniejszy, moi drodzy, element. Ja tak mówię, wszystkie... Zobaczcie, z zębami muszę wspierać. No i dinozaur, czyli najważniejszy element, z którego przypuszczalnie większość z was kupi ten zestaw. Kupi, no nie życzę wam, żebyście kupowali, chociaż nie jest tak źle. No tu widzimy jakieś, tu jakaś na dupce ma jakiś niedodruk, nadruk, przedruk. Występuje w kilku miejscach takie niestety coś, spójrzcie. Nóżki, dobra, nie no, chodzą już spoko. Dziwi mnie tutaj kształt tego, no ale... Ważne, że działa, tak? Ważne, że to działa, bo działa. Działa, aczkolwiek boję się, że rączka przy dłuższym wymachiwaniu niestety wylatuje nam z tego, moi drodzy. Wylatuje nam niestety rączka przy dłuższym wymachu. No tak się niestety dzieje. O, widzicie, że przy machaniu tą łapką ona powoli nam wychodzi właśnie z tego. Wychodzi z tułowia, moi drodzy. Przynajmniej ta. Jak jest drugą? Pewnie będzie dokładnie to samo. Dokładnie, moi drodzy. No, dinozaur niestety nie może machać łapką, bo w tym momencie te łapki mu wychodzą, czyli ładnie, w cudzysłowie, będzie ładnie wyglądał na półce. No, tak już mógłby być bez tej szczeny. Ale włóżmy mu tą szczenę. Już, moi drodzy, widzę, że jest to trochę... No, karykaturalne mocno jednak, kurczę, no bo spójrzmy, jak on w ogóle wygląda, ta jego paszcza. Spójrzmy szczególnie na to jego tutaj oko. No tu z tej strony jeszcze jakoś może być, ale z drugiej, no już wygląda chyba gorzej jakoś tak. No nie wiem, te nadruki wyglądają jakby były przerywane bardziej, jakby coś tu się nie dodrukowało, niż jakby tak miało być firmowo. Aczkolwiek chyba tak ma być firmowo, nie wiem, tak ma być mniej więcej firmowo. Oczywiście na opakowaniu wygląda to znacznie lepiej niż w realności. A gdy sobie stworzymy tą postać, spójrzmy jakby to miało być. No nie wiem, jakby to do końca miało być, bo tu mam taki klocek na figurkę, fajnie, to jest bonus. Choć już jest mocno styrany, moi drodzy, nie wiem, co widzicie. On wygląda, że mocno porysowany tutaj jest. No słabiutko, słabiutko. Nie wiem, jak mamy doczepić to. Chyba w ten sposób na środek, ale no dobra, w ten sposób na środek. To jest zabrudzenie na szczęście tego klocka, a nie. Dobra, tu sobie przymontowujemy to. Co sobie tutaj jeszcze możemy zrobić? To na pewno przyczepić to. Tu składa się to na szczęście w miarę fajnie, to tego tutaj nie mogę zarzucić. Natomiast mamy tutaj ogromne kłamstwo, jeżeli chodzi o kolorki. O ile... i to nam przede wszystkim tu nie chce wejść. Ale dobra, jakoś weszło, ale bardzo ciężko trzeba to wciskać. Te klocki tu. A właśnie, właśnie.
No, tu nam się zdążyło odczepić. Myślę, że to właśnie łatwiej będzie zaczepić poza tym, a dopiero później przymocować tu. No właśnie, to odpada. No właśnie, moi drodzy. No właśnie, to odpada. I tworzę to w ten sposób zabawkę troszkę nieba... No właśnie, tego już tu nie przekręcimy, czyli trzeba naprawdę, moi drodzy, włożyć dużo siły, żeby to tutaj przekręcić. Natomiast mamy tutaj, tak jak mówiłem, kłamstwo, jeżeli chodzi o kolory. No właśnie, teraz nam odpadło całe. No jak widzicie, teraz nam już to odpadło. Chciałem to poprawić. No cóż, moi drodzy, no będzie ciężko się tym bawić na pewno. Natomiast mamy tu Jokera i w ogóle fajnie, bo on ma tutaj Gnata, którego nie pokazano na opakowaniu, a pokazano dwie gitary, z których nie wiem, czy on szczela, czy on gra koncert, czy co on z nich robi, moi drodzy. Natomiast złożona całość... Czy to się w ogóle da złożyć w całość, moi drodzy? Czy to się w ogóle da złożyć w całość? To będzie najważniejsze pytanie chyba dnia dzisiejszego na kanale WTF Klotz. Moi drodzy, sypie się to w rękach. Sypie się to mocno. Widzieliście to? Odpadł jeszcze mi tam jeden daleko ten. Cóż, moi drodzy, ja mogę powiedzieć. Tak oto prezentuje się ten zestaw. Jak widzicie, ciężko się nim bawić, bo no mocno rozpada się on w rękach. Na szczęście szczęka nie zawsze się odpada. Gdyby coś temu tu dotknąć, poprawić, on odpada, rozpada się, ciężko się tym bawić, więc zestaw na półkę, ale nie wygląda też ładnie, więc chyba nie ma się czym chwalić na tej półce, no bo ta fryzurka to psuje. Jeszcze by fryzurka była lepsza, może byłoby znacznie lepiej. Natomiast no jest to ciekawostka na pewno. Joker na dinozaurze strzelający z gitar. Rozpada się to łatwo, ma wiele błędów tu nadrukowych. No, z jednej strony mogę polecić, bo beka jest jak, nie wiem, po prostu jak klot, jest mocna beka tutaj z tego. Ale no kurczę, do zabawy, no raczej średnio. Ciekawostka, ale nie poleciłbym, żeby się kupili, się tym bawili. Po prostu zbyt łatwo się to rozpada w rękach. No ale grubo na pewno pojechali z tym zestawem. Moi drodzy, mamy wakacyjną ramówkę, więc spodziewajcie się, że w tym tygodniu będzie więcej filmów z WTF-ami, to na pewno, ale to już mówiłem. Spodziewajcie się, że naprawdę będzie ciekawie, będzie tych WTF-ów naprawdę sporo. Odsyłam was ze strony do filmiku, od którego zaczęła się ta ramówka. Jeżeli go jeszcze jakimś cudem nie widzieliście, ja wam dziękuję, że byliście tu ze mną, a my cóż, no jakąś sesję mu zrobimy. Nie, naprawdę, a nie, idę szukać dalej tych grzybów. Gdzieś tu muszą rosnąć, gdzieś...